Dzień dobry Państwu, naszym dzisiejszym gościem jest Pan Krzysztof Kazanowski, zastępca dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Witam serdecznie. Dzień dobry. Nasz ogród zoologiczny jest jednym z najpiękniejszych w Polsce, jeśli nie najpiękniejszy, i cały czas się rozwijamy. Przybyły do nas lwy, przybył tygrys. Czekamy bardzo niecierpliwie na to, żeby je wreszcie móc oglądać. No ale porozmawiajmy, zanim już Opolanie zobaczą te zwierzęta, niezwykłe drapieżniki. O tym, jakie są te wielkie koty. Bo na przykład my nie zdajemy sobie chyba z tego sprawy, jak wygląda ich dieta, że jedzą straszne ilości mięsa 5 kg mięsa wołowego, tygrys, lwy, mniej więcej tyle samo. Jak wygląda takie codzienne życie takich drapieżników w ogrodzie zoologicznym? No, chcemy, aby życie w ogrodzie zoologicznym było podobne do tego, jakie mogłyby wieść w naturze. One nie wiedzą jak w naturze powinno się żyć, one pochodzą z ogrodów zoologicznych, ale geny, które w sobie mają i instynkt pozostaje ten sam. To znaczy, przede wszystkim są to zwierzęta terytorialne. Znaczą swój teren. Pierwsze co zrobiły po przyjeździe do Opola, oznaczyły swój teren, obsikując go dokładnie. To samo będą robiły, gdy je wypuścimy na duży wybieg. Będą obchodziły zewnętrzne granice, ale od wewnątrz, od swojego wybiegu i będą obsikiwały wszystkie elementy, żeby zaznaczyć, że to jest ich terytorium. I jeśli One ktokolwiek są... wejdzie na to terytorium, zostanie zaatakowany na śmierć. No, takie prawo drapieżników, natomiast one się bardzo różnią. Lwy i tygrysy się bardzo różnią, co widać będzie też po ich wybiegach, no bo jedna i druga, jeden i drugi kot lubią duże przestrzenie, natomiast tygrysy jednak żyją w innych przestrzeniach, bardziej zalesionych, zadrzewionych, i tygrysy są większymi samotnikami, ale mamy w tej chwili jednego tygrysa, to nie znaczy, że on będzie całe życie u nas samotny. Tygrysy są samotnikami, tak samce, jak i samice. Lwy natomiast to są jedyne z dużych kotów, które są zwierzętami rodzinnymi, czy żyjącymi w grupie. Czyli w takiej grupie żyje zazwyczaj kilka samic spokrewnionych ze sobą i kilka samców, również spokrewnionych ze sobą, natomiast niespokrewnionych z tymi samicami, z których tworzą rodzinę. No i oczywiście młodzież, młode. U tygrysów jest to tak, że samiec łączy się z samicą tylko na najczęściej kilka dni w okresie, gdy samica maruje. Są znane przypadki, że tygrys pozostaje z samicą przez cały okres ciąży, aż do urodzenia młodych i jeszcze przez pewien czas wychowu młodych przez samicę. Są takie przypadki. Natomiast zazwyczaj jest tak, że gdy samica maruje, tygrys to czuje, odnajduje samicę, wykonuje akt płciowy, pokrywa ją, staje się ojcem w tym momencie i ją opuszcza, zostawia ją, aby sama wychowywała młode. Ale jak to wygląda w ogrodzie zoologicznym naszym, zresztą nie tylko naszym, czy później, bo zakładam, że Diego będzie miał partnerkę, są, są takie plany? Tak, Diego pod względem genetycznym, i jeśli chodzi o ranking w ogrodach zoologicznych, to ranking genetyczny tu jest związany z księgą stadną, coś takiego jak księgi kinologiczne, czy księgi związane z hodowlą koni, księgi stadne, gdzie koordynator prowadząc te księgi Wskazuje, które zwierzęta połączyć ze sobą, aby mieć jak najlepsze genetycznie że Kojarzenie par, po prostu. Dokładnie tak, ale chodzi tutaj o coś więcej. I lwy angolskie, bo takie mamy, i tygrysy syberyjskie czy amurskie, to jest ta sama nazwa, synonim, są objęte programami hodowli. Programami hodowli zwierząt zagrożonych wyginięciem. W związku z tym są koordynowane przez zespół, przez zespół koordynujący z koordynatorem, który ma ostateczne zdanie odnośnie tych zwierząt, które z którym połączyć, żeby wyszło najlepiej, gen, najlepsze genetycznie. Czyli na razie trwa randka w ciemno dla Diego i czekamy na ewentualny dobór tak, partnerki. Dokładnie tak. A w momencie, idąc tym tropem, co pan powiedział, że one są samotnikami, czyli jeśli trafi już do nas samica tygrysa, to później trzeba będzie je separować? Czy one mogą żyć razem na jednym wybiegu? Najprawdopodobniej będzie trzeba je separować. Na pewno separuje się zwierzęta i to bezwzględnie wszystkie w czasie karmienia. Każdy dostaje swoją porcję w oddzielnym pomieszczeniu. Nawet lwy, które żyją razem? Nawet tam, lwy, które są braćmi w tym, Brać bo mi? mamy dwa lwy, które są braćmi. Tak, nawet te lwy A dostają supportos? oddzielnie jedzenie. I wszystkie drapieżniki, które będziemy mieli, będą dostawały jeść w oddzielnych pomieszczeniach. Jeśli matka, lwica albo tygrysica będzie przy nadziei, będzie rodziła młode, to w chwili, gdy będzie rodziła i później, gdy będzie wychowywała te młode, również będzie sama, oddzielona od reszty. Tak jak to jest w naturze. Tutaj mamy w naszym ogrodzie zoologicznym też sporo sukcesów hodowlanych jeśli chodzi o utrzymanie gatunku. Mówię to na przykład o gepardach, bo mamy dużo więcej drapieżników w ogrodzie zoologicznym i akurat wiem, że jest jakaś historia z gepardami, że u nas z tych gepardów stosunkowo dużo się urodziło. Tak, ale to też kosztowało wiele lat i wiele zdobywania doświadczeń oraz wiele prób z tymi gepardami. Na początku zwierzęta, które mieliśmy, nie przystępowały do y, rozrodu z różnych przyczyn. Naj, najważniejsza jest taka, że samce są w 70% bezpłodne. Gepardy. Stąd trafić na płodnego samca to jest sztuka. Koordynator. To jest podobna sytuacja jak z lwami tygrysami, to jest program EP. Koordynator wskazuje, które zwierzęta ze sobą łączyć, i koordynator wskazał bliźniaki, gepardy bliźnięta, które przyjechały do nas. Jeden z tych bliźniąt był niepłodny, ale był bardzo mocny, taki maczo. Drugi natomiast wydawał się taki wymoczek słaby, ale on był płodny i on krył. Niestety samice, które mieliśmy na początku, nie przyjmowały tych samców, nie reagowały na nie. Nie było młodych. Dopiero, nie gdy było chemii. Może. Dopiero gdy koordynator przeznaczył nam trzy córki, trzy siostry z jednego z ogrodów zoologicznych, to one z tym właśnie młodszym samcem pięknie zaczęły współpracować. Z każdą z sióstr ten młody samczyk, ten taki wymoczek, który po ludzku tak można powiedzieć, z każdą z nich dał... Potomstwo. A proszę mi powiedzieć, na czym polega tak naprawdę ten program wymiany zwierząt pomiędzy ogrodami zoologicznymi? Czy w przypadku tej wymiany to możemy operować tylko w obrębie naszego kraju, czy następuje też wymiana z ogrodami zoologicznymi z zagranicy? No bo temu przyświeca idea właśnie utrzymania gatunku. Na czym to polega? Nie ma czegoś takiego jak program wymiany. Mhm. Jest program hodowli. Program hodowli. Program okay. hodowli i tu koordynator decyduje. On wskazuje, które zwierzęta należy y, wymienić, które należy przyjąć, z którego ogrodu zoologicznego i które należy ze sobą połączyć. Czyli innymi słowy, my dostaliśmy rekomendacje na te samce z Gdańska, lwów angolskich i tego samca z Krakowa. Tygrysa Amurskiego. I teraz koordynator dobierze odpowiednie samice do tego samca z Krakowa i samice do lwów angolskich z Gdańska. Jeśli chodzi o tego, może skończę to, co wcześniej mówiłem, odnośnie tego tygrysa Amurskiego z Krakowa. On stoi bardzo wysoko genetycznie, ma bardzo dobrą pulę genetyczną. Dlaczego? Ponieważ bardzo wiele przodków jego pochodzi z natury. To jest ta najważniejsza cecha, stąd ma bardzo wiele różnych genów. I tutaj dochodzimy do czegoś takiego, co się nazywa bioróżnorodnością genetyczną w tym przypadku. Ale teraz już się nie, nie pozyskuje, to takie brzydkie słowo w przypadku zwierząt, ale już właściwie w większości przypadków zwierzęta, te dzikie, następuje wymiana i rotacja pomiędzy właśnie ogrodami zoologicznymi. Nie pozyskuje się tych zwierząt z natury raczej. Czy jednak to są takie różne zwierzęta, które gdzieś straciły rodziców, są wychowywane w takich sierocińcach? Właśnie tak. Właśnie tak, jak pani mówi. Czasami jest konieczność, aby sprowadzić takie zwierzę, które pochodzi z natury. Oczywiście nie łapie się zwierząt w naturze, chociaż też są takie przypadki skrajne, gdzie są skrajnie zagrożone wyginięciem zwierzęta i wiemy, że dany teren będzie przeznaczony na. Na jakieś wielkie budowy, czy zostanie zniszczone, więc staramy się z tego terenu te, te zwierzęta pozyskać, złapać, nie pozyskać dla ogrodów zoologicznych. Na przykład jak to się dzieje gdzieś w Azji czy w Ameryce Południowej, to nie pozyskać do Europy, tylko tam na miejscu, do rezerwatów, które tam powstają, i tam czy do takich sanktuariów, które tam powstają, i gdzie te zwierzęta tam zostaną rozmnażane z możliwością potem przerzucenia ich do podobnych warunków występujących na tym obszarze, gdzie one żyły kiedyś czy żyją obecnie. Natomiast odnośnie hodowli europejskich czy światowych faktycznie czasami jest potrzeba odświeżenia krwi, czyli troszeczkę nowej krwi z natury, żeby dolać. Jak to zrobić? Nie łapie się zwierząt w naturze, tylko pozyskuje się te, które zostały uratowane w centrach rehabilitacji, w tak zwanych sanktuariach. Stamtąd się takiego osobnika otrzymuje. Celem prześwitującym tym wszystkim programom, o których mówimy, jest to, aby utrzymać populację. Taką najbardziej zróżnicowaną genetycznie w ogrodach zoologicznych przez co najmniej 100 lat. Taki przyświeca nam cel. Czy może pan, panie Krzysztofie, opowiedzieć jakąś ciekawą historię z ogrodu zoologicznego? No bo pan poświęcił właściwie większość swojego życia zwierzętom. Na pewno takich przygód było dużo. Widzę, że Mieliśmy dużo swego to. czasu. <laughs> Bizony w Ogrodzie Zoologicznym. One były na końcu Ogrodu Zoologicznego, w miejscu, gdzie Ogród Zoologiczny sąsiaduje z Wyspą Bolko w okolicach kawiarni. Dzisiaj laba. Wtedy oczywiście nie było jeszcze laby, bo to okres również przedpowodziowy. Ludzie jak dzisiaj spacerowali po Wyspie Bolko z swoimi psami i ktoś szczuł swoim psem bizony. Samiec był bardzo nerwowy bizona, zabił swoje młode, taki poszczuty tym psem, wyjął bramę z zawiasów na rogach, odrzucił i wyszedł na ogród, gdzie było pełno ludzi. Rozjuszony byk bizona jest niezwykle niebezpieczny. I, i jak się zbliżyć do niego? Jak go z powrotem osaczyć i, i spowodować, aby wszedł na swój wybieg? Pojawił się pomysł, że no, jedynym wyśmie jest ciągnik. Wsiadłem w ten ciągnik, ruszyłem nim na bizona, a on. Na czołówkę. Zaczął iść, no, no właśnie nie na czołówkę, ale z boku na ciągnik. I prawie już biegł. Odwróciłem się tak, żeby była czołówka, bo to jest większa stabilność maszyny. Zrezygnował wtedy i dał się wtedy... Yy zaprowadzić, można powiedzieć, tym ciągnikiem, bo to nie było tak, że on uciekał przed ciągnikiem, on szedł sobie na swój wybieg. Pan go i współ... zepchnął, Tak, rozumiem. i wspólnymi siłami tą bramę założyliśmy. Dzisiaj już te bramy robimy w ten sposób, że mają zabezpieczenie od góry, że nie można ją zdjąć z zawiasów. Musi być zawsze taka, która powoduje, że nie można zdjąć bramy z zawiasów. Także dzisiaj już by nie mógł Sforsować tego ogrodzenia. Naszym dzisiejszym gościem Dziękuję był bardzo. pan Krzysztof Kazanowski, zastępca dyrektora Ogrodu Zoologicznego w Opolu. Dziękuję bardzo.